Witam serdecznie, Grzegorz Praniewicz. W dniu dzisiejszym opowiem Wam o najmocniejszych stronach pralek i suszarek z linii FreshCare Plus. Skupię się tylko i wyłącznie na tych cechach, które wyróżniają te produkty na rynku i na które Wy powinniście zwrócić uwagę w procesie sprzedaży. Zaczniemy zatem od pralki. I jeżeli chodzi o pralkę, to chciałbym zwrócić Waszą uwagę na trzy takie mocne cechy. Pierwsza z tych cech to oczywiście FreshCare Plus. To ta tytułowa technologia, która wyróżnia te produkty na rynku. Druga to szósty zmysł, czyli to rozwiązanie, które ma za zadanie ułatwić klientom życie. A trzecie rozwiązanie to oczywiście para, bo doskonale zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, że klienci są w stanie dopłacić za tą cechę kilka złotych, a jednocześnie zyskać dużo więcej korzyści. Jeżeli popatrzymy na pralkę, to zwróćcie uwagę, że na froncie urządzenia mamy informację FreshCare Plus. FreshCare Plus to jednocześnie przycisk na panelu sterowania, którym to włączam dedykowaną funkcję. I funkcja FreshCare Plus zaczyna działać dopiero po skończonym cyklu prania. Co to oznacza? I na czym ta funkcja polega? Oznacza to nic innego jak utrzymywanie świeżości Waszych ubrań aż do 6 godzin po skończonym cyklu prania. Czyli gdybyście zapomnieli wyciągnąć pranie z pralki, ono by tam zostało w bębnie i leżało dłuższy czas, to może się okazać, że po Waszym powrocie i otwarciu pralki po kilku godzinach zdecydujecie się jeszcze raz wypłukać to pranie lub wykonać kolejny cykl prania. Z tego powodu, że ubranie będzie nieprzyjemnie pachniało. Jeżeli tylko dołączycie funkcję FreshCare Plus do Waszego programu prania, możecie to zrobić przed wybraniem programu lub w trakcie trwającego programu prania, to po zakończeniu Waszego cyklu prania pralka wejdzie w opcję FreshCare Plus. I opcja FreshCare Plus działa maksymalnie 6 godzin i polega na delikatnych ruchach bębna plus dodaniu pary wodnej. Te dwa działania powodują, że Wasze ubranie jest cały czas świeże, a my gwarantujemy to, że pranie wyciągnięte z tej pralki nawet po 6 godzinach po skończonym cyklu prania jest tak samo świeże, jakbyście dopiero co wyciągnęli je z Waszego urządzenia. Zaraz po skończonym cyklu prania. Z drugiej strony ta para wodna niesie za sobą szereg korzyści. Po pierwsze, mamy bezpieczeństwo. Klient nie musi pamiętać, że włączył pranie i nie musi czekać, aż to pranie się skończy. Po drugie, para wodna daje bezpieczeństwo, zabijając bakterie. Czyli nawet jeżeli pierzecie w niskich temperaturach 30, 40, 50 stopni, to dołożenie tej opcji FreshCare Plus po zakończeniu cyklu prania spowoduje, że para wodna zabije bakterie, które przeżyły to pranie. Trzecia opcja to oczywiście łatwiejsze prasowanie. Czy jest wśród Was ktoś, kto lubi prasować? Czy relaksujecie się przy tym? Jeżeli nie, to jest to idealne rozwiązanie dla Was. To rozwiązanie i ta para wodna rozluźni włókna, w związku z czym nie macie prasowania w ogóle albo prasowanie jest ograniczone do minimum. Kolejną rzeczą wynikającą z tej technologii jest na pewno wyjątkowość. Bo zwróćcie uwagę na to, że klienci szukają rozwiązań wyjątkowych. Jeżeli zainteresujecie klienta tym rozwiązaniem, to często padnie pytanie, fajnie, gdzie ja jeszcze to znajdę? I odpowiedź jest tylko jedna. Znajdzie Pan czy Pani to rozwiązanie tylko i wyłącznie w marce Whirlpool, bo jest to jedyna marka na rynku, która dba o tkaniny po skończonym cyklu prania, wykonując ruchy bębna i używając pary wodnej. I to jest najistotniejsza korzyść wynikająca z technologii FreshCare Plus. Jeżeli patrzymy na tą konkretnie pralkę z linii FreshCare Plus, to ona oprócz pary po skończonym cyklu prania, czyli opcji FreshCare Plus, ma jeszcze dwie dodatkowe opcje. Zacznijmy od pierwszej z nich, czyli od programu, który nazywa się odświeżanie parą. Program, który trwa zaledwie 20 minut i jest idealnym rozwiązaniem do odświeżenia Waszych tkanin. Teraz zmienia nam się pora roku. Za chwilę zaczniemy wyciągać ubrania, w których chodziliśmy dawno temu. Przez długi czas wisiały w szafie. Możemy je w bardzo krótkim czasie w tym urządzeniu odświeżyć w zaledwie 20 minut. Bez wody, czy z minimalną ilością wody, bez detergentu i w bardzo krótkim czasie. To jest również idealne rozwiązanie do pozbawienia ubrań nieprzyjemnych zapachów, typu dym papierosowy, typu chociażby smażone oleje czy inne zapachy z kuchni. Czyli zobaczcie, krótko, szybko i skutecznie. Załadunek to aż 2 kg, jeżeli chodzi o ten program, czyli naprawdę sporo. Zwróćcie uwagę na to, że do wybranych programów prania ja mogę dołączyć opcję odkażania parą. I dzięki temu ja dokładam parę wodną w trakcie trwającego cyklu prania. Czyli zaczynam pranie, mamy pranie wstępne, usuwam z grubsza zabrudzenia na moich tkaninach, później uderzam parą wodną przez 20 minut po to, żeby zabić bakterie i jednocześnie dokańczam cykl prania.
Oczywiście również do tego programu mogę dołączyć opcję Fresh Care Plus, czyli zabezpieczyć moje tkaniny po skończonym cyklu prania przez kolejne 6 godzin, o czym mówiłem wcześniej. Czyli zobaczcie, że para wodna w produkcie Whirlpool to przede wszystkim bezpieczeństwo i higiena. Z drugiej strony to również oszczędność, jak wielu Waszych klientów szuka oszczędności. 20-minutowy program odświeżania to dużo mniej zużytej wody, dużo mniej zużytej energii i naszego czasu niż pranie, gdzie jeszcze musimy dołożyć detergent. Z drugiej strony opcja Fresh Care Plus, o której mówiłem tak dużo, to rozwiązanie, które gwarantuje Wam świeżość, a dzięki temu nie wykonujecie kolejnego cyklu prania. Czyli znowu nie zużywacie energii, nie zużywacie wody, czy nie zużywacie detergentu. I to są te najistotniejsze cechy, na których warto zwrócić uwagę. Oczywiście, tak jak każde nasze urządzenie, tak również pralka posiada technologię szósty zmysł. Technologia szósty zmysł, która ma nam zapewnić minimalne zużycie wszelkich zasobów i zagwarantować idealne efekty prania. W związku z tym, jeżeli ja do pralki, którą mam tutaj, włożę mniejszy załadunek, kilogram, dwa, trzy, a nie maksymalny załadunek, to pralka dobierze odpowiednią ilość wody. W związku z tym, że dobierze odpowiednią ilość wody i tej wody będzie mniej, to zaoszczędzi na czasie prania i na energii niezbędnej do podgrzania tej wody. Natomiast bardzo ważną rzeczą jest to, że jakość prania nie ulegnie zmianie. Czyli z jednej strony mamy oszczędność, a z drugiej strony nie mamy kompromisów, bo jakość prania jest cały czas na najwyższym poziomie. Jest jeszcze jedna cecha, na którą chciałbym zwrócić Waszą uwagę. Cecha bardzo prosta do pokazania na Waszej ekspozycji sklepowej. Mianowicie otwór załadunkowy. Jeżeli będziecie mieć pralkę z linii Fresh Care Plus i ona będzie stała na Waszej ekspozycji, otwórzcie proszę drzwi tej pralki i otwórzcie drzwi pralki stojącej po jej prawej i lewej stronie. Zobaczycie od razu różnicę. Ten otwór załadunkowy ma aż 34 cm średnicy. Jest to dzisiaj największy otwór załadunkowy w tej kategorii urządzeń. Jest jeszcze jedna cecha połączona razem z dużym otworem załadunkowym i z drzwiami. Mianowicie natychmiastowy zamek. Czy zdarzyło Wam się kiedyś włączyć pralkę, przejść po mieszkaniu i stwierdzić, że jeszcze coś byście dołożyli do tego prania? Czy zdarzyło Wam się kiedyś zajrzeć do pralki i stwierdzić, oprócz białych rzeczy coś tam się kręci w innym kolorze i trzeba to wyciągnąć? I natychmiastowy zamek bardzo mocno ułatwi Wam właśnie działanie w tego typu sytuacjach. Zwróćcie uwagę, że ja uruchomię tą pralkę. Drzwi są zablokowane. Natomiast mogę włączyć opcję pauzy i już słyszeliśmy charakterystyczny dźwięk, który informuje nas o tym, że drzwi są otwarte. Czyli czekaliśmy około 3 sekund na otwarcie naszych drzwi. Te 3 sekundy to był czas niezbędny dla pralki na sprawdzenie warunków bezpieczeństwa. Czyli pralka otworzyła nam te drzwi i otworzy Wam je zawsze wtedy, kiedy temperatura wody wewnątrz wełna będzie poniżej 60 stopni Celsjusza. Czyli jeżeli pierzecie w temperaturze do 60 stopni, możecie to zrobić w dowolnym momencie prania. Z drugiej strony pralka sprawdziła, ile jest wody w bębnie. Jeżeli wody jest poniżej bębna, to możecie w każdej chwili otworzyć drzwi i to ubranie dołożyć lub wyciągnąć. Jest tylko jedna sytuacja, kiedy wody jest więcej, to jest płukanie. I wtedy de facto nie mamy możliwości już otwarcia drzwi. I trzeci warunek bezpieczeństwa to bęben musi się zatrzymać. Czyli gdybyście nawet podczas wirowania włączyli pauzę, to pralka po kilku sekundach zatrzyma bęben, w ciągu 3 sekund sprawdzi pozostałe warunki i otworzy Wam drzwi, tak jak tutaj widzieliśmy. Czyli możemy otworzyć całe drzwi, aż 34 cm, żeby dołożyć nie tylko skarpetkę, spodnie, koszulkę czy cokolwiek innego, a z drugiej strony możemy również otworzyć całe drzwi i swobodnie wyciągnąć coś, co w pralce znaleźć się nie powinno, a przez przypadek tam trafiło. I ostatnia rzecz dotycząca pralki to silnik inwerterowy, dlatego na froncie urządzenia mamy taką informację. Silnik inwerterowy, czyli silnik bezszczotkowy, to rozwiązanie, które ma nam zagwarantować cichą pracę, czy jeżeli ktoś ma małe dzieci, jeżeli te dzieci sypiają w ciągu dnia, a my potrzebujemy wyprać, to możemy włączyć pralkę zarówno w dzień, jak i w nocy, żeby nie przeszkadzała nikomu w funkcjonowaniu. Z drugiej strony jest to rozwiązanie, które gwarantuje niskie zużycie energii, czyli wysoką klasę energetyczną. I ostatnie rozwiązanie to dłuższa żywotność, dlatego że brak tarcia, brak szczotek, czy brak tych elementów trących. Myślę, że doskonale zdajecie sobie z tego sprawę i znacie metodę prezentacji tej funkcji na sklepie. Najprostszym rozwiązaniem jest otworzyć pralkę jedną z silnikiem bezszczotkowym, inwerterowym, i pralka, która stoi obok ze standardowym silnikiem szczotkowym. Wyciągnąć wszystko z bębna i przekręcić jak najmocniej bębnem. Jeżeli będziemy mieć pralkę szczotkową, będzie słychać charakterystyczny świst
i zauważymy, że bęben dużo szybciej się zatrzymuje, ponieważ pralka jest bezszczotkowa, nie ma elementów trących, dlatego bęben kręci się dłużej, tak jak widzicie. Przejdźmy zatem do suszarki z linii FreshCare Plus. Zwróćcie uwagę na to, że również na froncie tego urządzenia mamy informację FreshCare Plus. Czy tak jak na pralce, tak samo na suszarce, wiecie od razu, że jest to urządzenie z tej samej linii i idealnie do siebie pasuje. Zarówno z punktu widzenia panelu sterowania, wyświetlacza, czy opisu chociażby programów. Po to, żeby klient miał pełen komplet urządzeń dokładnie z tej samej linii, tak samo wyglądających, bo wiemy, że ten design jest dla klientów ważny. Również to urządzenie ma technologię FreshCare Plus włączaną z dedykowanym przyciskiem. I również ta technologia FreshCare Plus zaczyna pracę po skończeniu cyklu, tym razem cyklu suszenia oczywiście. I technologia FreshCare Plus działa do 6 godzin po zakończeniu cyklu suszenia. Wy jako użytkownicy, tak samo jak w pralce, możecie ją w dowolnym momencie przerwać. Z drugiej strony, w przypadku suszarki działa to nieco inaczej, bo utrzymujemy temperaturę po skończeniu cyklu suszenia pomiędzy 35 a 42 stopnie Celsjusza. Czyli zawsze w bębnie mamy ciepłe ubrania. Te ciepłe ubrania powodują, że włókna tkanin są rozluźnione, w związku z czym nie ma problemu z prasowaniem. Gdyby te ubrania leżały długi czas w jednym położeniu, bez tej opcji, to oczywiście żelazko byłoby przydatne. Z drugiej strony, ubrania, które leżą długi czas w bębnie suszarki, mają tendencję do tego, że stają się wilgotne. Tutaj, dzięki właśnie technologii FreshCare Plus, nie ma tego problemu. Drugą technologią jest oczywiście szósty zmysł. Szósty zmysł, czyli czujnik wilgoci, który ma za zadanie zatrzymać proces suszenia w odpowiednim momencie. Wy w zasadzie nie musicie nic wiedzieć. Powinniście tylko wiedzieć, jaki materiał chcecie suszyć i jaki efekt końcowy chcecie uzyskać. Na koniec chciałbym zwrócić Waszą uwagę jeszcze na dwie rzeczy. Pierwsza z tych rzeczy to oczywiście filtry, które należy czyścić po skończonym cyklu suszenia. I pierwszy z tych filtrów to oczywiście filtr wewnętrzny, w którym będą się zbierały wszelkiego rodzaju kłaczki. Bardzo prosty do wyczyszczenia, bo wystarczy go po prostu przetrzeć dłonią, zebrać te kłaczki i zamontować filtr ponownie. I drugi filtr to filtr pompy ciepła. Ten filtr de facto im częściej będziemy czyścić, tym lepiej, natomiast nie ma potrzeby czyszczenia go co jeden cykl i wystarczy go czyścić co kilka cykli suszenia. W związku z tym, że mamy tutaj filtr, no to z automatu możemy rozpoznać, że jest to suszarka z pompą ciepła. Czyli rozwiązanie, które ma za zadanie suszyć nasze ubrania w dużo niższych temperaturach niż standardowe suszarki. W związku z tym żywotność naszych tkanin jest dłuższa, one się tak szybko nie niszczą. Z drugiej strony oczywiście niższa temperatura suszenia to również mniejsze zużycie energii, ale skuteczność suszenia dokładnie taka sama jak w każdej innej suszarce. I to jest na pewno jedna z głównych zalet suszarek Whirlpool. Podsumujmy zatem te najistotniejsze cechy naszych urządzeń z linii FreshCare Plus, zarówno suszarki, jak i pralki. Zobaczcie, że w obu przypadkach oba urządzenia mają technologię FreshCare Plus, która bardzo mocno wyróżnia na rynku. To jest ta technologia, która dba aż do 6 godzin po skończonym cyklu prania lub suszenia o Wasze tkaniny pozostawione w bębnie. Po to, żeby nie prać ich po raz kolejny, jeżeli jest to pralka, czy po to, żeby nie utrwalać zagnieceń i utrzymywać je cały czas w świeżości, jeżeli jest to suszarka. Zwróćcie uwagę na to, że w obu tych rozwiązaniach mamy technologię szósty zmysł, działającą nieco inaczej, ale w obu przypadkach zużywającą minimalne zasoby, żeby osiągnąć idealny efekt. Czyli w przypadku pralki dobór ilości wody, co za tym idzie również czas i zużycie energii. W przypadku natomiast suszarki to zużycie tylko takiej ilości energii, która jest niezbędna do tego, żeby Wasze tkaniny były wysuszone do takiego poziomu, jaki Wy sobie założyliście, włączając to urządzenie. Pamiętajcie proszę o parze wodnej. Czyli para wodna w przypadku tego urządzenia to aż trzy rozwiązania. To FreshCare Plus, o którym mówiłem przed chwilą, czyli po skończonym cyklu prania. To dodatkowy program odświeżenia parą wodną, który w zaledwie 20 minut jest w stanie odświeżyć Wasze ubrania. Szybko i skutecznie. I to opcja, którą możemy dołączyć do programu prania, która ma za zadanie zabicie bakterii w trakcie działającego programu prania, czyli odkażanie parą wodną. Pamiętajcie proszę o tych rozwiązaniach, bo to jest to, co wyróżnia te pralki na rynku. Pamiętajcie proszę o otworach załadunkowych, że są one naprawdę duże, że dzięki temu klient jest łatwo w stanie włożyć i wyciągnąć nawet duże materiały.
Pamiętajcie proszę o natychmiastowym zamku, czy tym szybkim otwarciu drzwi w dowolnym momencie procesu prania. Co istotne, szybkim, bo tylko 3 sekundy, ale również bezpiecznym, bo pralka sprawdzi wszystkie warunki po to, żeby nie zalało Wam mieszkania chociażby wodą znajdującą się w środku. I ostatni element to silnik inwerterowy bezszczotkowy zarówno w pralce, jak i w suszarce. Ja ze swojej strony dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.